Uwaga! Cześć, rozwiążemy sobie zadanie z buforów. Najpierw napiszemy sobie, z czego się składa bufor oraz zapiszemy sobie, czym jest dana drobina wobec teorii Brunstetta. No więc jak wiemy, fas to fas. No a to jest zasada, może tylko przyjąć proton. Jak tu nie byliście, wcale nie skumacie. To jest to osiedle Rudzianka w wariacie. Każdy sobie jakoś radzi na klimacie. Potem no i tutaj mamy reakcję po dodaniu HCl-u, więc weźmiemy sobie zasadę Brunstetta i ona przereaguje z tym HCl-em. Co sobotę każdy użera się z kacem. Zapiszemy sobie równanie reakcji. Oczywiście ten HCl zapiszemy sobie jako po prostu H3O+, czyli po prostu H+y przenoszone przez cząsteczkę wody wiązaniem koordynacyjnym. Wszystko zawinęli. O 23 wszystko zawinęli. Wszystko zawinęli. No i tak wiadomo, następuje wymiana protonu. I narysujemy tabelkę, bo wpisujemy do niej podane liczby moli. No i teraz zakryjemy sobie tradycyjnie jedną z nich tutaj. Czyli na przykład to. I stwierdzimy, że jeżeli tego było 0,015, no to zgodnie ze współczynnikami to mamy jedynki, więc też powinno być 0,015, a mamy aż 0,08. Możemy zobaczyć w drugą, czyli do przereagowania 0,08 mola naszego CH3CO- potrzebujemy tyle samo zgodnie ze współczynnikami, czyli 0,08, no więc tutaj będziemy mieli niedomiar. Więc niedomiar przereaguje w całości i do niego się odnosimy, wypełniając tutaj tą tabelkę. Także tutaj 0,015 i do niego cały czas się odnosimy. Cały czas. I zgodnie ze współczynnikami, tu jest jedynka, tutaj również. Więc tyle samo tutaj przereaguje. Dalej patrząc na nasz niedomiar, patrzymy sobie, o ile tego powstania. Także tyle samo zgodnie ze współczynnikami. No i sumujemy sobie pionowo, standardowo. No i mamy tabelkę gotową do podpunktu A. Teraz tutaj mamy 1 dm³. Cały roztwór będzie miał. Więc każde stężenie molowe jest równe liczbie moli przez objętość. No i objętość jest równa 1, więc po prostu stężenie w tym przypadku jest równe liczbie moli. Użyjemy równania Hendersona-Hasselbacha. I policzymy sobie teraz pH. No tu mieliśmy obliczyć zmianę, ale no myślę, że to pH początkowe to możecie sobie po prostu wstawić. Tak samo jak teraz robię, tylko tyle, że
008 i 00 tam było naszego octanu i kwasu, więc wystarczy wtedy tu wstawić, żeby policzyć ją, ale ta zmiana tutaj, jak to przy buforach, raczej będzie bardzo nieznacząca, wręcz pomijalna, także podstawiamy liczby. Czyli początkowe pH tak naprawdę to będzie po prostu to pK, no bo logarytm dziesiętny z jedynki to będzie, jakby nie patrzeć, 0. No więc tutaj, jak widać, to pH praktycznie się nie zmieniło od 4,74 do 4,757, to jest praktycznie żadna zmiana. No i mamy teraz B. No i w B zapiszemy sobie reakcję naszego kwasu Brunstetta z zasadą, czyli tutaj z po prostu grupą OH. I tak samo następuje wymiana protonu. Wpisujemy tabelkę, wpisujemy liczby. No i znowu sprawdzamy sobie, którego jest w niedomiarze, oczywiście naszego wodorotlenku. Możemy też spojrzeć jeszcze raz z drugiej strony. Jeżeli tego mamy 008, no to tego też potrzebujemy 008, a mamy tylko 0015, więc to jest w niedomiarze nasz wodorotlenek. Cały niedomiar reaguje tak jak wcześniej, zgodnie ze współczynnikami. Potwornie deszczowy wieczór i nie widać niczyich twarzy nareszcie. Skondensowane odcienie szaru. Sumujemy. Ludzie tułają się po nim i skaczą tak jak żaba z miejsca na miejsce. Bezwiednie ich papugują i nagle ta łódź łapie mnie w swoje kleszcze. Czasem na ofia, czasem w centrum uwagi mam swój własny backstage. Miasto labirynt, jak wejdziesz to nie wiesz gdzie wyjście, czy zejście lub wejście. Wesoły ja patrzy na mnie ze zdjęcia, które leży na mojej beście. Płaczę za tamtymi czasami, a tej depresji już sobie nie mieszczę. Jadę dziesiątką i słyszę, że pan Turek przeciąga dalej ten mecz. Więcej, więcej unerwów, a budowie parkingów mówimy precz. Piotr Szkocka, centrum do stajnia Augiasza i myślę, tak można by rzec. To samo co Michał Urbaniak w mojej... No i tu podobnie, tak samo jest, jeżeli chodzi o te stężenia, że są na liczbie moli. No i używamy znowu równania Hendersona-Hasselbacha. Jak Harry Kane atakują, a później bronią jak Harry Maguire. I również czarują jak Harry Potter i wiedzę, że nie kombinuję już wcale. Idą chodnikiem o
obok mnie wydobywany odgłos kamienicy. Z kamienną twarzą uciekam i przechodzę na drugą stronę ulicy. Nagle wyłania się szemrany typ wykrzywiony, jakby był na szprycy. Puste zaczepki, pacyfikacja, chłopak się trochę przeliczył. Przelew agresji nie z mojej strony, bo stronią od napadanki. Wolę to pisać, zawiłe teksty i tworzyć kolejne kawałki. Tamci kolesie sięgnęli po przemoc, to na święta dostaną szanki. A na ich płytach grobowych kiedyś wyrosną niezapominajki. Nie zapominam o tych, którzy wciąż walczą w sobie już ukresu. Nie zapominaj, że podjąć walkę to jest już połowa sukcesu. Ja nie zapomnę, żeby nie wtrącać się do czyjegoś biznesu. Bo jeśli ktoś nie chce twojej pomocy, to twoje działania są lekko bez sensu. Przepracowałem swoje problemy i za nie już... No i tutaj już troszeczkę więcej, no bo od PH 4,74 do 4,9 tam z kawałkiem, no to jednak jest jakaś tam drobna różnica, ale jak widać te zmiany PH są tylko i wyłącznie symboliczne. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że pomogłem. Dajcie suba, łapę w górę, polećcie mnie znajomym. Cześć! Ona pierdoli mi, że jakieś roztwory. Pani to ma chyba jakieś w głowie zatory. Do tablicy proszę, rozwiązuj batory.